Moi drodzy, niedziela, dzisiaj lecimy z tym, co już pisaliście w komentarzach też sami. Pod odcinkiem, gdzie graliśmy, pod agresywność 400 i pod odcinkiem, gdzie trudność mieliśmy na legendarny i chcieliście, żebym to połączył. I agresywność na 400 i trudność na legendarny. Więc oczywiście wchodzimy na naszą piękną Polskę. Andrew Duda, to się uda. I zobaczymy, jak potoczą się tutaj losy Europy na takich ustawieniach. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki Sage of History 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. Szczerze to już nie pamiętam, jak grałem na tym poziomie legendarnym i na tej agresywności 400%, więc na samym początku wywalam armię. Na pewno tutaj podatki sobie podkręcimy, inwestycje, towary na minimum, badania też damy delikatnie. Na pewno armia. Armia to tu leci na maksa, bo jak to będzie 400%, to na pewno da mi lekką przewagę nad botami. A reszta coś takiego, niech będzie jeszcze 3 punkty badania, 6 w ekonomię i populację. No i sam początek rozgrywki będzie taki, że odkładamy pieniądze na 100 tysięcy złota. O, już Ukraina wysyła nam zniewagi. Ukraina, kochajmy się, nie bądźcie takie, jakieś pierwsze wojny. Rosja zaatakowała Węgry i Łotwę, albo na odwrót. No to już jest ciekawe, ciekawa sytuacja. No zobaczymy, czy ktoś nas też będzie chciał zaatakować, ale też nie będę tutaj się wystawiał na dobroć botów i zacznę sobie poprawiać relacje z Rosją oraz z Niemcami, żeby tutaj no jednak, no nie chcieli tutaj atakować Polski. Angela, bądźmy przyjaciółmi, ale oczywiście polecimy agresywnie w słabe kraje, typu właśnie, moi drodzy, Słowacja. Szybki wjazd, miejmy nadzieję, że tutaj, o kurde, dobra, nieważne, tam się trochę odbiłem, ale pójdźmy jeszcze za ciosem, tutaj. Dobrze, dobrze tu zajęte, elegancko, wchodźcie na stolicę, zapraszamy, czy uda nam się ich pokonać? Tak, mamy to i mamy wojnę z Ukrainą, już wojna z Ukrainą, no to nie jest dobra wiadomość. Tutaj bierzemy sobie Słowację, ale też wysyłam już te jednostki tutaj na front. A w ogóle co tu się dzieje? Zobaczmy, Gruzja też jest zjedzana, Rosja w ogóle ma jeszcze wojnę z Litwą, Łotwą, Węgrami, Gruzją, to nieźle. Szwajcaria wjechała w Niemcy, Belgia i Hiszpania we Francję. Anglia ma wojnę z Katarem. O, chyba mamy tutaj, moi drodzy, zwycięzcę. Włochy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wojen. To niezła imba. Niezła imba się zaczyna. To chyba na razie, mając wojnę tylko z Ukrainą, to jesteśmy dosyć pokojowym krajem. O, dobra, tutaj się nieźle odbili. A ła, ta Ukraina, co ty robisz? Dobra, tutaj sobie zjemy jednostki, tutaj sobie wejdziemy. 6000! To niezła armia. Czyżby ta gra zakończyła się szybciej niż sądzę? Dobra, pójdźmy tą armią tutaj. Wezmę ze 3 pożyczki. Auć. Dobra, tutaj sobie weszli, okej. Okay. Tutaj się odbiją. Tu również. Dobrze. Nie możemy dać im się tak, że tak powiem, rozlać tutaj po kraju. Tutaj na tą Słowację sobie akurat mogą wejść, bo to mnie nie boli. Tu wyślemy sobie armię tak na pół. Bo na Słowacji to są niezasymilowane tereny. O kurde, ale tutaj atakują. Kurde, tu przejęli. Niedobrze. Ajajaj. Ajajajajajaj. Czechy jeszcze wypowiadają wojnę. O nie, moi drodzy. Nie. To porażka, powiem wam. Porażka. Jednak atak na Słowację chyba nie był dobrym pomysłem. I jeszcze Austria. No, to nie jest dobre ze względów ekonomicznych. Musimy to rozegrać jeszcze raz. Dobra, teraz mam trochę inny pomysł, że przyjmiemy taką pozycję bardziej obronną. Chyba nie będę w ogóle inwestował w badania. Damy sobie w populację, ekonomię i tutaj wpływ z podatków, to się przyda. Oczywiście poprawiamy dookoła relacje. Trzeba, moi drodzy, tutaj, żeby wytrwać, trzeba prowadzić rozmowy. Wojna to nie jest rozwiązanie, chyba. Ze wszystkimi sąsiadami. Starajmy się i odkładajmy jak najwięcej pieniędzy się da. Dopiero wtedy, kiedy będzie mi gonić inflacja, wtedy zdecydujemy się, moi drodzy, na jakąś inwestycję. Dobra, i mamy wojnę ze Szwecją. Litwa zaatakowała Rosję już, dobra, to już jest ciekawe. Szwecja. Czy my chcemy walczyć ze Szwecją? No nie bardzo. Tą Szwecję moglibyśmy bardziej olać i po prostu szykować się na ich desanty. Moglibyśmy wystawić tutaj coś takiego po prostu i się odbiją. No i tyle w temacie. Dobra, jak tu sobie jednostki stoją. O, rany, Czechy, Belgia. No to Niemcy, no... miło było? Kurde, ale mi korci teraz, żeby wjechać w te Czechy, powiem wam. Dobra, relacje... O, Słowacja zniknęła, Słowacja. Białoruś jeszcze istnieje, okej. Nie dajmy się pokusie, bo ja jestem chciwym człowiekiem i ja wiem, że to zaraz się dobrze nie skończy. Na razie próbujmy się tam po prostu ze Szwecją powiedzieć, że nara. Dobrze, Szwecja się zgodziła. Odkładamy pieniądze, bo już mi korciło, żeby wjechać w te Czechy takim od pleców, żeby zająć tereny, gdzie mogą rekrutować wojsko. Wtedy to byłaby kwestia czasu i byśmy ich zjedli, co nie? Niemcy jeszcze istnieją, są malutkie, ale istnieją.
Holandia nieco urosła, to Holandia może być naprawdę tutaj mocna. Na razie na spokojnie obserwujemy i w razie czego wykorzystam jednostki najpierw do obrony kraju, a później do kontrataku. No właśnie, i mamy już na przykład, że inflacja nas tutaj atakuje, więc moglibyśmy zacząć inwestować po prostu w ekonomię, w stolicę. Niektóre kraje nas lubią, przyjazna cywilizacja z Niemcami, z Ukrainą też widziałem, że mamy przyjazną cywilizację, z Białorusią, więc kto wie, może właśnie tutaj to będzie nasz przepis na zwycięstwo, przepis na to, żeby przetrwać tą wielką agresję innych krajów. O, jeszcze Czechy nas lubią, bardzo dobrze. Chyba wszyscy sąsiedzi nas lubią, oprócz Rosji. Drodzy sąsiedzi, nie bijmy się. O, Francja zjadła, moi drodzy, Holandię tutaj, to już jest trochę zmiana. Tutaj Słowenia wjeżdża we Włochy, ale Włochy wjechały w Słowenię. Serbia nieco urosła, tu jest Libia, która zajęła. Bułgaria wjeżdża w Turcję na spółkę z Iranem. Mamy też Irak, Egipt jest zjadany przez Cesarstwo Etiopii. No to się ciekawe dzieje. Brazylia rośnie, ale też Kolumbia, Wenezuela. Stany Zjednoczone walczą z Kanadą, okej, okay, jest ciekawie, naprawdę. A to co? Mamy Irlandię na Islandii. Węgry jak urosły. Węgry teraz w Bułgarię wjechały. Widzę, że jest wojna austriacko-czeska. Ale tutaj raczej Austria nie ma szans. Jaka Austria? Australia. I Estonia też wjechała w Czechy. O, czyżby Czechy padły? Czyżby zostały rozebrane przez dwa kraje? A gdyby tak wjechać w Czecha? Zrobić im takie polskie surprise? Kurde, nie jest zły pomysł. Dawaj ich tu. Zawsze kilka prowincji sobie weźmiemy. Berlin to przecież polskie miasto. O kurde, tutaj się coś uwolniło, czeskiego. Proszę się cofnąć. Wy tu. No właśnie, już atakują, już próbują Czesi się rozlać. No to kolejne tereny, co jest? Mniej tego wojska poproszę, żeby nie wydawać tak dużo pieniędzy. Dawać na Pragę, jak zdobędę Pragę, będzie git. Dobrze, dobrze, jest Praga. Praga to jest fajna prowincja. No i dobrze, z Czechy 100%. Austria wzięła co wzięła, dobrze, lecimy dalej. Dobrze, dobrze, zjedliśmy naprawdę bardzo dużo terenów. Zobaczmy, ile możemy wziąć. Tylko czy ja chcę wziąć wszystko, ponieważ ja też nie chcę za bardzo nowych sąsiadów. Tu mamy słabe Niemcy, tu mamy Austrię, tu dalej Niemcy, ale tu już jest Francja. Kawałek Belgii, ale z Francji właśnie wolałbym się z Francją nie bić i nawet nie być tak pazernym. Zobaczmy właśnie, ile będziemy mogli wziąć. Nie możemy wziąć wszystkiego, dobra, to sobie to odpuśćmy na rzecz tego. I to wygląda ok. Tutaj na szczęście mamy w miarę relacje z Austrią, tutaj z Niemcami też jest w porządku, z Estonią również. Jeszcze z Czechami też pogadamy, że słuchaj, no może ci zabrałem tereny, ale bądźmy kolegami. Polak, Czech, dwa bratanki, jakoś tak to szło, pamiętaj o tym, mordo. I do piwa, i do knedla, jakoś tak. Dalej w podatki sobie to tutaj wrzucamy, żeby jeszcze więcej było przychodu. Jest na razie ok, jest naprawdę spoko. Jak tam Rosja? Rosja się trzyma. Rosja jest, no, spora. Teraz ma wojnę z Norwegią. Czy tutaj są jakieś problemy? Nie. Republika Ludowa z kim walczy? Tutaj z jakimiś swoimi krajami. Indie sobie siedzą grzecznie. W ogóle to jest top 1. Francja, no dobra, ale Francja no trochę tutaj urosła w Europie. Holandia zjadła, Holandia jest mocna. Stany Zjednoczone wchodzą w Kanadę, moi drodzy. Ja będę poprawiał relacje z Ukrainą, bo ja z Ukrainą na pewno nie będę chciał się bić, bo to jest... Ukraina zawsze ma jednostki, nie wiadomo skąd. Inflacja znowu nas goni, więc znowu inwestujemy w stolicę. Już możemy dużo pieniędzy inwestować. 68 tysięcy to całkiem sporo. Żeby też nie przesadzić, żebym zaraz się nie okazało, że pieniędzy nie mam. Bo ja jestem... Ja znam siebie, ja jestem w stanie to zrobić, że zaraz się wypukam ze wszystkich pieniędzy na inwestycje i ktoś mi wypowie wojnę. Tutaj też sobie trochę pod towary podciągnę, żeby ten przychód był trochę mniejszy, bo się przyda większa populacja, to na pewno. No tutaj Czarnogóra, ty jak Czarnogóra w ogóle urosła i one teraz wjeżdżają w Węgra, chociaż może to Węgier wjedzie w nich. Mołdawia jest właśnie, no już nie istnieje, nieważne. O, Indie wjechały w Chiny, to ciekawe. Nie, to tak nie wygląda, co tu się dzieje, halo? Oni się nie biją ze sobą. Chyba, że ktoś przejął tereny chińskie, a Indie w nie wjechały. No dobra, to ma większy sens. Kazachstan. No tutaj rośnie. Kazachstan ma wojnę właśnie z Chinami. To ciekawe, tutaj rozgrywka. Rosja już tutaj całą Norwegię zjadła. Włochy tutaj weszły, moi drodzy, na Bałkany. I zjadają Węgry. Ale Węgry się bronią. Nie poddadzą się bez walki. Tutaj widzę kolejną wojnę. Austria z Czechami znowu, ale tu już Austria jest raczej pochłonie Czechy do końca i nam wypowiedziała wojnę Rumunia. Tylko ja mam pytanie, gdzie jest Rumunia? A, oni gdzieś mają jedną prowincję, to ciekawe. A, oni mają tutaj wysepkę, no dobra, mordo. Możemy tą wojnę przeprowadzić, jak tak bardzo chcesz. O, i nawet nie mieli jednostek, ale okej. Niegdyś duńska, później rumuńska, a teraz polska wysepka. No mamy dużo sojuszników, kurde, Finlandia, Stany, Estonia, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja. Dyplomacja jest kluczem, moi drodzy. Nie zawsze miecz czy pistolet to rozwiązanie. W ogóle mamy tutaj złotą erę nauki. W ogóle jesteśmy trzeci na świecie, a naprawdę chyba mamy najmniejszą ilość wojen. Populacyjnie może nie jesteśmy tak potężni, ale ekonomicznie dorównujemy Francji. No ale też jakie mamy tereny? Mamy o wiele mniejsze tereny niż Rosja czy Francja, dlatego ta populacja jest tutaj bardziej taka skupiona. Ale spokojnie, oni się wymęczą wojnami, a my będziemy rosnąć. Co tu mamy? Białoruś kontra Ukraina.
No to nie jest dobry konflikt, bo obawiam się, że Ukraina tutaj wyjdzie zwycięsko, a może nie. Raczej Białoruś, a Białoruś coś daje radę, coś się, chociaż Ukraina teraz się odbija. Z tymi botami to nigdy nie wiadomo. O, napisy się zepsuły, to ciekawe, ciekawe. A jakbyśmy zapisali grę, wyszli, weszli do menu? No nie, napisy po prostu zniknęły już całkowicie. A nie, dobra, jest tutaj jednak jest Bułgaria i Turcja, a tutaj jest Ukraina. No, no, nieźle, nieźle, ciekawe gdzie jest Polska. Rosja, Ukraina, Białoruś, Francja. Ale co ciekawe, jak się wyłączy grę i włączy ponownie, to już napisy się ogarniają. Uj, co my tu mamy, moi drodzy? Mamy wojnę francusko-austriacką. Tutaj jeszcze Węgry wjechały w Białoruś. O, to raczej już po Białorusi. O, Czechy jeszcze tutaj się, że tak powiem, do spółki dołączyły. Austria pada, moi drodzy. A jeszcze tutaj coś sobie próbują na południu. Ukraina urosła i to mega urosła. Ukraina my koledy, co nie? Pamiętaj. Oj, co my tu mamy? Francja zrobiła sobie papeta z Austrii. Białoruś postanowiła wjechać w Rosję. No, może się nieźle skończyć. Łotwa ma wojnę z Ukrainą. Ty, co jest? Ukraina, halo? Nie no, zaraz pewnie się zatrzymają. Ty, ale Białoruś tutaj jak leci na Rosję. No i teraz w sumie nieźle to wygląda. Ukraina, a Ukraina jeszcze tu ma tereny. Ale Ukraina walczy, walczy, walczy. Już tutaj odbija tereny. Chyba jakieś posiłki dopłynęły. Tylko czy my teraz byśmy nie wlecieli w tą Ukrainę? Szczerze powiedziawszy, to nie byłby zły pomysł z racji tego, że teraz na pewno jest osłabiona i zawsze coś moglibyśmy ugryźć. To prawda, tutaj relacje prawie na 98%, ale no, no wiesz jak jest, no biznes jest biznes, teren jest teren. W ogóle czemu mają tutaj stolicę? Bez sensu, dziwnie. No tutaj małe jednostki mają po 300, po 200. Może są po prostu zmęczeni tymi wojnami. Tutaj Słowacja zabezpieczona, 1300 się odbiło, tutaj 1700. O kurde, no coś wyciągnęli armię? Ale na spokojnie, jeszcze mamy bardzo dużo pieniędzy. Tutaj spróbują się coś poprzebijać, porozlewać, ale na spokojnie. Zabezpieczymy to zaraz wszystko. Tutaj jednostki już praktycznie przestały istnieć. Teraz te jednostki ściągam na główny prąd. O nie, Czechy mnie zaatakowały od tyłu. Kurde, muszę też zwracać uwagę na komunikaty, bo ja często zapominam, że ej, ktoś, przecież ty dostajesz informację, jak ktoś ci wypowiada wojnę. A ja w ogóle nie patrzę w lewy górny róg. Więc tutaj z Czechami też porozmawiamy. Że dzięki za tereny, mordo. O, tutaj coś kurde, ta Ukraina nie jest słaba właśnie, to jest najciekawsze. Nie jest to kraj, który się tak z łatwością zawsze podbija. Dobra, ale ja bym też pogadał z Ukrainą, że słuchaj, dawaj Słowację, dawaj tutaj trochę terenu, to mógłbym sobie zabrać i tyle w temacie, ja nie chcę cię podbijać całej, bo nie chcę mieć dostępu do takiego gościa, co się nazywa Władimir, bo Rosja jest piękna, miła i sympatyczna, ale jak jest daleko od polskich granic. Z Czechami to samo, dawaj te dwa kawałki. I cię już nie ma, dokładnie. I zbieramy pieniądze, aczkolwiek mamy dalej pieniądze, ale ostrożnie, pomalutku. Nigdzie nam się nie śpieszy, a zawsze istnieje szansa, że zaraz mi ktoś wypowie wojnę znowu. I wtedy już nie będzie tak kolorowo. Szczególnie na niesasymilowanych terenach i właśnie mamy Irak oraz Belgię. Zobaczmy, Irak oraz Belgia, Belgia. O, co za kolos z tej Belgii, oni tutaj są. Kurde, przejęli mi tereny, co ja teraz zrobię? Znaczy Irak, ty się zastanów, chłopie, ty się zastanów, czy ty jakoś chcesz tutaj dopłynąć, przejść się. Ja bym ci radził po prostu olać temat Polski. O, tutaj już armia zniszczona. I tutaj wchodzimy na Belgię. I dobra, Belgia, dawaj to. I nara. Dobra, zgodzili się. Chociaż tyle dobrze. Jak chcieli się pozbyć po prostu prowincji, to mogli powiedzieć. Co tu się dzieje? Uzbekistan, Korea Południowa. Korea Południowa? Co tu się dzieje? Mansowie jacyś. Rosja pada, moi drodzy, 23. Na świecie. Co za niespodziewany zwrot akcji. A cóż to? Irak, moi drodzy, przypłynął. Wytrwałe chłopaki. Dawaj tu na Gdynię i nara. Weźcie się, poddajcie. No nie poddają się. To niedobrze. Ale Rosja tutaj się odkuwa troszeczkę. Ale, no nie wiem, kurde, ciężki temat Rosja ma, bo jeszcze Estonia tu wleciała. Jeszcze z Iranem mają wojnę. Ale ten Uzbekistan mnie po prostu tutaj zachwycił nieco. Kazachstan zniknął. A widzę, że Chiny stoją. Chiny sobie poradziły. Co ciekawe, Wielka Brytania, Indonezja, Indie, zobaczmy. Estonia tutaj Norwegię zajmuje. Włochy tu są. Co się dzieje? Właśnie, Włochy, my się lubimy, co nie? No tak delikatnie, to polubimy się tutaj bardziej. Niech miłość będzie, o Jezu Francja, przestań, my to koledzy jesteśmy. Też muszę tutaj polepszać relacje. Trzeba nadal tutaj inwestować, o warsztat, dawaj warsztat. Tutaj ciągle mnie ta inflacja goni. O, i mamy, moi drodzy, Francja nam wypowiedziała wojnę. Co to oznacza? To oznacza, że pewnie wezwą sobie również, moi drodzy, Austrię do tej wojny, więc trzeba uważać. Jeszcze wojna z Czechami, ale oni wszyscy na tym jednym froncie będą. Ten Irak, odwal się, błagam cię.
No dobra, Czech nas zaatakował, Francuz stąd, okej. Okay. No Austria tak średnio chce wolności od Francuza. Te jednostki weźmy tutaj. O, już tutaj Czechy trochę zaatakowały, ale dobra, odbiliśmy to od razu. Może jakiś zameczek tu postawimy, farmę, więcej jednostek tu zrekrutuję. No Austria na razie tutaj nie dołącza do wojny, ale nigdy nie wiadomo na jak długo. Dobra, oni się na razie tutaj będą wypalać, bo postawiłem tutaj twierdzę, jeszcze ją ulepszę, jeszcze bardziej. A będę tu dosyłał jednostki. Ojojoj, to już trochę tak dużo jednostek się robi. Ja chyba nie chcę się bić z tą Francją, wam powiem. No właśnie, Francja sobie wzięła przejście od Austriaka. Wezmę sobie pożyczkę, tutaj coś wystawię, żeby mi tu nie przeszli. Tutaj oni się fajnie wypalają, tylko tu już stoi 22 tysiące Francuzów. Ja nie chcę, Francjo, bądźmy kolegami, po co ta wojna? Ała, ała. Chyba się nie zgodzili na pokój. Daj spokój. Po co to komu? Ło! Atak 23. Ale ty, oni to wszystko stracili, a mi zostało aż 14 tysięcy. Ja! Ale straty, ale straty. Ja nie mogę. To było sporo. Ale wzięli pokój z nami. Chyba te straty dały im do myślenia. Aczkolwiek nie mogę tutaj teraz ruszyć z nim, bo znowu się zacznie wojna. Żeby wejść w Czecha. Tą jedną prowincję zająć. Bo te jednostki francuskie muszą stąd wyjść. Do tego momentu nie mogę tutaj się w ogóle ruszyć. Dobra, ale okej. Okay. Tylko trzeba uważać. Nie wiem, tutaj te jednostki czeskie dalej mogą stąd wejść na moje tereny. Ale dobra, armia idzie spać. Te 12 koła niech tam sobie stoi. Dobra. Fajnie było, jakby te jednostki francuskie, no, poszły sobie, ale przejście to chyba trwa 40 tur. Francjo, kochana ty moja, no, porozmawiajmy, bądźmy kolegami. Ja ci wybaczam ten atak. Ja ci oczywiście wybaczam, nic się nie stało. Weź te jednostki stąd, żebym mógł wjechać w tego Czecha, błagam. Co się tu dzieje w tej Rosji, to ja nie mam pytań. Jakiś kolorowanka. Irlandia postanowiła pokolorować Szwecję. Co to jest? Szoszoni! Szoszoni wjeżdżają, moi drodzy, w Kanadę. O, Grenlandia jak podzielona. Pięknie. Hiszpania tutaj wjeżdża w ten, w Afrykę, jakieś kolonie robi. Nie ma już Portugalii, możliwe, że już dawno nie ma. Prawda jest taka, że nawet bym nie zauważył, jakby nie było. Peru, Argentyna, Brazylia. A jak tam Australia? Australia jak istniała, tak istnieje. Japonia siedzi na wyspach, okej. O, dobra, możemy tutaj wejść. Bo już nie ma jednostek francuskich i Czechu, dawaj mi tą jedną prowincję, więc koniec końców jakąś tam zysk z tej wojny mamy. Ukraina znowu rosła, coś ciekawe. Tak mi się wydaje. W ogóle fajnie, że to wygląda, że w Korei Południowej połowę populacji to są Rosjanie, a Korea w sumie jest mniejszością narodową. Nie wiem, czy tą Ukrainę nie wlecieć, bo jest, ma wojnę z Estonią, Iranem, Koreą Południową i Uzbekistanem. Zaraz będą tutaj wchodzić w nią. A ja bym sobie pozdobywał prowincję, żeby stworzyć Królestwo Polski i mianować Andrew królem Polski. Więc wypowiedzmy wojnę i tu szybko wchodzimy. Jak najszybciej się da. Taki jest plan. O, stolica pusta, a oni mi stąd wejdą, okej. Tego się nie spodziewałem. O, tutaj ruszyło 3600, całkiem sporo. Wchodzimy sobie na Krym. No, Ukraina z północy zaatakowała, no nie. Znaczy, tutaj są jakieś jednostki. A, tutaj się jeszcze Ukraina rozlała, okej. Dobra, czy to już jest koniec Ukrainy? 86%, tutaj zostało jeszcze kilka terenów. Tutaj jeszcze coś walczą, ale raczej zaraz staną zjedzeni. Tu się znowu jakieś tereny obudziły, ale dobra, zajmujemy. Najważniejsze to nie dać jej się rozlać. Znowu na Krym wchodzimy. Wy tu i tu. 97%, tu jeszcze jest jedna prowincja ukraińska. Ale dobra, skończmy wojnę z Ukrainą, już nie będę się nią tutaj tak bawił. Weźmy sobie to. Krym sobie weźmiemy, czemu nie? A już punktów nie mamy, ej, to wcale tak dużo punktów nie mam. Dobra, Kijów. I tu. Dobra, to weźmy sobie coś takiego. Kto by się spodziewał, że będziemy mieli tak blisko prowincję z Koreą Południową i z Iranem. Iran tutaj, no, duży. Pakistan wrócił. Pakistan chyba nie istniał, a teraz istnieje. Coś kojarzy, że zniknął. Ale raczej długo tu nie pożyje, bo ma wojnę z Chinami. A Włochy! Włochy też takie mocne z tego, co widzę. I proszę bardzo, stwórz Królestwo Polskie. Let's go. Mamy, proszę bardzo, stolica w Krakowie. Andrew Duda, królem Polski. I mamy pierwsze miejsce na świecie, ale tutaj ścignęliśmy, patrzcie. Ty, Francja spadła na piąte miejsce? To my tak szybko rośniemy? Nie no, ekonomicznie to jesteśmy potworkami. 475 punktów. W ogóle tutaj, moi drodzy, Warszawa. 445 tysięcy. No i, moi drodzy, ja bym to zostawił. Tu już mamy fajny poziom. Już jesteśmy top 1 na świecie. Jak chcemy, to podbijamy. Tak jak widzicie, nie zawsze opłaca się być agresywnym. Czasami przez dyplomację tutaj się da wszystko ogarnąć. Tryb jest fajny, jeżeli nie macie żadnego celu, bo jakbym miał na przykład, nie wiem, podbić Europę i zaraz bym miał 10 wojen na raz, no to bym pewnie płakał, ale tak do luźnej gry, no to jak najbardziej fajnie. Więc tak, moi drodzy, wyglądał tryb legendarny i 400% agresywności botów. No świat to niezły miks, w ogóle Francja jak wleciała w Afrykę ostro, to nieźle.
Jakieś tutaj, moi drodzy, powrót do przeszłości, jakieś kolonie, tutaj co my mamy? Królestwo Brazylii dominuje Amerykę Południową, no tutaj Stany, Stany to mamy Amerykę Północną, tutaj, no jest w Indiach, że tak powiem, jakbyśmy jeszcze pograli kilka lat, albo na przykład zostawić tak same boty na takiej agresywności, co też zdawaliście pomysł pod filmami, no to faktycznie te mogą się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Bułgaria w Egipcie, to nieźle. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!